Minister zdrowia wskazał 19 szpitali w całej Polsce, które od 16 marca funkcjonują jako jednoimienne szpitale zakaźne. Dla województwa świętokrzyskiego wyznaczono szpital w Starachowicach. Już na etapie decyzji pojawiały się obawy, czy przetransportowanie i przyjmowanie kolejnych pacjentów ze Starachowic nie zaburzy pracy pozostałych lecznic w regionie. Od soboty w tym tygodniu trafiają do nas pacjenci ze szpitala ze Starachowic, a w zasadzie z terenu objętego działaniem szpitala starachowickiego. Nie są to duże ilości. Mogę podać konkretne cyfry. W sobotę to było 6 pacjentów, w niedzielę 7, w poniedziałek do godziny 15 9, wtorek, środę tej liczby nie przekroczyliśmy 15 osób. Jak zapewnia dr Karolik, na ten moment pacjenci ze Starachowic nie zaburzają pracy ostrowieckiego szpitala. Społeczna kwarantanna powoduje, że pacjentów jest ogólnie mniej, a niektórzy poprzekładali planowane zabiegi i operacje. Ostrowiecki szpital nie wykonuje testów na koronawirusa. Takich testów, co podkreśla dyrekcja ostrowieckiego ZOZ-u, nie wykonuje żaden szpital. Szpital nasz nie posiada ani jednego testu na koronawirusa, dlatego że żaden szpital w Polsce, również te szpitale jednoimienne, również nie posiadają ani jednego testu na koronawirusa. Jeżeli chodzi o diagnostykę na koronawirusa, jest przeprowadzana tylko i wyłącznie w wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych w poszczególnych województwach. W niektórych województwach, jak na przykład słyszałem w Mazowieckim, planuje się utworzenie dodatkowych stacji, w Grodzisku Mazowieckim, w Radomiu tworzy się stację w Aninie koło Warszawy. Niemniej jednak żaden ze szpitali, chcę Państwu powiedzieć, proszę, żeby pacjenci nie zgłaszali się do naszego szpitala celem przebadania się, nawet komercyjnego, odpłatnego, bo i takie próby były, że pacjent z miasta chciał po prostu zrobić odpłatnie test na koronawirusa w naszym szpitalu. To spotkaliśmy się w dniu wczorajszym. Odmawiamy, ponieważ tych testów my nie posiadamy, proszę Państwa. Taka jest decyzja odgórna, żeby tymi testami gospodarować w sposób rozsądny, że właśnie wszystkie próbki, jeżeli będą pobrane, będą zawiezione do Kielc w naszym przypadku. Zasady przyjmowania pacjentów, zwłaszcza na szpitalnym oddziale ratunkowym, zostały obostrzone. Taki pacjent, który przekracza barierę szpitala, każdy jeden ma badaną temperaturę na wejściu i ma zbierany podstawowy wywiad epidemiologiczny. I już na tym pierwszym punkcie trafia na ścieżkę na SOR-ze albo tak zwaną ścieżkę czystą, albo trafia na tą ścieżkę, która wymaga dalszej diagnostyki czy postępowania diagnostycznego wyjaśniającego w kierunku koronawirusa. Także ta selekcja odbywa się dosłownie 3 metry za wejściem do szpitala, na holu głównym, całodobowo. Do szpitala powinni zgłaszać się tylko pacjenci ze skierowaniem od lekarza z przychodni rejonowej lub ci, którzy są przywiezieni przez zespół ratownictwa medycznego oraz ci, którzy korzystają z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Jeżeli już jesteśmy przy tej opiece nocnej i świątecznej lekarskiej, chcę Państwu też powiedzieć, że też udzielamy teleporad, czyli pacjent nie musi zgłaszać się osobiście, żeby uzyskać porady. Jest możliwość wypisania e-recepty, jest możliwość wypisania elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Więc tam, gdzie pacjent nie potrzeba fizykalnego badania przez lekarza, może być załatwiony zdalnie, nawet z domu. Natomiast inni pacjenci, którzy wymagają fizykalnego badania, będą oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego przyjmowani na NOL. Nasz NOL, czyli nocna opieka lekarska, nie jest zamknięta dla pacjentów. W szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich szpitalnych oddziałach. W sytuacji zagrożenia epidemicznego zakaz ten jest bardzo rygorystycznie przestrzegany, bo najważniejsza jest profilaktyka, zachowanie ostrożności, zwłaszcza poprzez ograniczanie kontaktów oraz stosowanie środków ochronnych. Nasza placówka posiada zabezpieczenie w postaci środków osobistych dla personelu. Są to maseczki jednorazowe, chirurgiczne, są to maseczki ze specjalnymi filtrami, są to również kombinezony ochronne. Taki zapas zawsze był realizowany na bieżąco, związany z podstawową pracą szpitala. Teraz w obliczu zwiększonego zapotrzebowania oczywiście zakupujemy nowe partie potrzebnych materiałów. Proszę Państwa, szpital korzysta z dostawców, z którymi miał wcześniej podpisane umowy wieloletnie kontraktowe. Szpital w tej chwili nie korzysta z zasobów Agencji Rezerw Państwowych. Dostęp do tych rezerw w pierwszej kolejności mają szpitale jednoimienne, te stworzone 17 szpitali w Polsce, jak również pogotowie ratunkowe, porty lotnicze, te jednostki. Nasz szpital póki co
dopóki nie braknie nam własnego sprzętu albo nie nastąpi takie wzmożone zapotrzebowanie, którego nie jesteśmy w stanie zrealizować w postaci zamówień, do tego momentu mamy sami się w to zaopatrywać. Możemy wystąpić o udostępnienie rezerw dopiero w sytuacji nadzwyczajnej. W tej chwili sytuacja w ostrowieckim szpitalu jest stabilna. Nie ograniczono działalności przyszpitalnych poradni, choć i tam pacjentów jest mniej. Część osób korzysta z teleporad. Miejsc w szpitalu nie brakuje, nie ma potrzeby odsyłania pacjentów do domu, ale sytuacja jest zmienna i dr Adam Karolik nie wyklucza, że w przypadku zwiększenia zasięgu epidemii może dojść na przykład do zmiany profilu niektórych oddziałów.